Dzień dobry, dzień dobry. Kto jedzie zwrócić lampiony? My. Spacerowałem, już przywykłem do spacerowania z nimi. Jednak nie przypasowały. Dużo z was napisało, że wyglądają, brzydko mówiąc, jak urny na trochę. No może trochę tak. No tutaj od góry. No właśnie i ta góra tutaj to powoduje. Ten złoty tutaj element. To kadzidło. Wpadliśmy od razu do restauracji, która jest blisko, zaraz obok TK Maxa i powiem wam, że zupa kimchi to jest moje uzależnienie. Ona jest tak ostra, tak mi wypala buzię. Nie wiem, co się stało. Ale z wieprzowiną wzięłaś? Tak, bo tylko taka była, ale też jest tofu w środku. Trochę mi przypomina papryczki jalapeno, więc może dlatego mi smakuje. Ale to jest dobre chyba, co? Wypala mi wszystkie bakterie. Dobrze, dobrze. Byle nie za dużo. Jedziemy teraz do Klifu, to jest centrum handlowe w Warszawie, ponieważ tam jest bardzo fajny sklep z ozdobami do domu, takimi już fajniejszymi, też droższymi, ale nie, naprawdę są bardzo fajne, takie unikatowe i chciałabym dokupić właśnie tam taki wysoki lampion, co mam w domu, czyli po prostu zamienimy troszeczkę, nie idziemy w tamte, tylko w te, co mam w domu, zobaczymy, może też coś fajnego będzie na wykonanie. Już jutro pójdziemy wymienić ten, co kupiliśmy dzisiaj. Nie, bo on mi się bardzo podoba, ale pamiętam, że w zeszłym roku kupiłam w Klifie wtedy taki wieniec, pamiętasz, z jajeczkami, różowy, tak. Będę go miała w tym roku. I też sporo zajączków i jajeczek, więc zobaczymy, może coś fajnego też nowego będzie. A my mamy te dokumenty, tak? Luka, my wzięliśmy z ostatniego spotkania? Tak. No dobra, tylko my teraz jedziemy do Klifu, więc później możesz do nas podjechać. A kto tutaj jest w centrum na plakacie dużym? Jej, to my, tak, to my. I powiem wam, że dzisiaj naprawdę jest taka ciepła pogoda i pada deszcz i czuć takim zapach takiego letniego deszczu, nie? Wakacji takich, tak? Wpadłam na szybko do Sephory i to jest, słuchajcie, mój ulubiony, ukochany rozświetlacz. Także możecie zrobić sobie teraz screena. On jest właśnie dostępny w Sephorze i to jest połączenie Smashboxa z beką i jest po prostu dla mnie top. Najlepszy, jaki miałam. Stoją dwa na podłodze i czekają na mnie. Ja chcę oczywiście ten większy, bo ten mały będę miała, ale gdzieś indziej, a te dwa super będą wyglądały obok siebie. Jeszcze taki lampion, cały czas mówię, wazon wypatrzyłam, super, na długie róże albo na linie. Nie, bardzo ładny jest. Bardzo ładny. W ogóle dużo lepsze te zakupy niż te wczorajsze, tak z biegiem czasu, jak się patrzy. Bo tutaj są takie fajne, inne rzeczy. Mogliśmy od razu, nie? My też mamy tą paterkę małą, pamiętasz? Nie, ale większą. Czy taką samą? Taką samą. A to nie wiem. W tym roku nie wystawiamy takich paterek, bo mamy małą koszatniczkę, która poluje tylko na takie słodycze. A miał być tylko jeden lampion, ale mam super królika. Tutaj co mamy? Wazon. No pokażę wam już w domu, ale zobaczcie na to. Są te takie fajne maskotki właśnie z firmy Jellycat i ona ma takie dwa króliki. No ale w tym się zakochałam. Będzie miała tak do spania. On jest też w piżamce, więc do prezentu na Wielkanoc od zajączka dostanie. Jesteś zadowolony? No, naprawdę. Piękne mój rzeczy. Mąż ostatnio nie, jest pasjonatą pięknych rzeczy. Nie, że wczoraj były te rzeczy takie okej. Okay. Nie byłem tak zadowolona, a to są takie piękne. Dzisiaj mamy z Luką zupny dzień. Zupny dzień zupowy? Luka wczoraj zrobił zupę ogórkową i jest taka pyszna z Thermomixa. Musiałam się przebrać, bo się oczywiście cała nią zalałam. Jedziemy zaraz do Leroy po farby, żeby przemalować królika i dużo z was napisało, żebym nie malowała go całego na biało srebrno, biało złoto, że to są takie fajne pastelowe barwy wiosenne, więc się posłucham, macie rację. Jedynie co, to przemaluję tacę zieloną i te żółte elementy, żółto-zielone elementy na króliku, czyli te niebieskie, fioletowe, białe elementy zostawiam, a tylko takie dodatki, więc lepiej dla mnie, mniej roboty. Także musimy zaraz pojechać do Leroy po pędzle i po farby. Jeszcze przed wyjściem pokażę wam nową kolekcję, która do mnie ostatnio dotarła z Oceans Apart i ja ją ostatnio pokazywałam na Instagramie, ale ja wiem, że wiele z was Instagrama nie ma i powiem wam, że to jest kolekcja dla kobiet aktywnych, które lubią sportową elegancję. To jest czad. Jak teraz tak leży, to się może nie wydaje, ale ja już wskakuję w te ubrania i zaraz same zobaczycie. On jest świetny, powiem wam, do ćwiczeń, ale też na wakacje, czy tak po domu nawet do chodzenia. To jest tak wygodna sprawa. Mam wrażenie, że to jest taka, wiecie, druga skóra i do tego kombinezonu możemy założyć sobie marynarkę,
która doda nam takiego bardziej eleganckiego looku. Ona jest w dwóch kolorach na stronie, tak samo jak ten kombinezon. Ja mam rozmiar S, ale powiem wam, że chyba bym się pokusiła nawet na XS, bo ja bardziej wolę, jak marynarki są takie dopasowane, a ta jest taka bardziej luźniejsza na mnie, także jakbym zamawiała drugi raz, to wybrałabym XS-kę. Ja, słuchajcie, nigdy nie miałam tak wygodnej marynarki. Ona jest również z takiego elastycznego materiału, który fajnie pracuje. Często marynarki dają poczucie takiego zamknięcia, że nie możemy się ruszyć, a tu naprawdę to jest tak fajnie dobrany materiał, jest taki elastyczny. To jest stylizacja, do której zdecydowanie można założyć i szpilki, i buty sportowe, i wszystko będzie razem fajnie się prezentowało. Ale z nowości mam jeszcze bardzo fajny set, który fajnie modeluje pupę i jest z takimi wiązanymi sznureczkami, także już wracam, tylko się w niego przebiorę. Kiedyś nosiłam specjalnie takie biustonosze, gdzie były te paseczki. Tutaj mamy już je wszyte. Bardzo fajny, elastyczny, taki aksamitny materiał w dotyku. Naprawdę jest to coś nowego i coś innego. Fajnie możemy sobie ściągnąć tutaj tymi troczkami. Tutaj dodatkowo też jest sznureczek, który możemy sobie tak przewiązać z przodu albo z tyłu. Bardzo fajnie kształtuje sylwetkę, nawet jeżeli mamy jakąś oponkę albo boczki. No powiem wam, że co nowa wychodzi kolekcja, to jest jeszcze lepsza, a wydaje się już, że być lepsza nie może. Jeżeli będziecie chciały zamówić sobie te ubrania, to ja polecam wam eski, jeżeli mniej więcej jesteście takiej samej postury jak ja. Kombinezon też miałam w rozmiarze S, a marynarkę zamówiłabym XS, żeby była troszeczkę mniejsza. A ja oczywiście mam dla was kod rabatowy, Andzianiu. Jeżeli kupicie produkty za 360 zł, to dostaniecie aż 3 produkty gratis. To oznacza, że w cenie topu i leginsów kupicie aż 5 produktów, także naprawdę bardzo fajna promocja. Link oczywiście zostawiam wam w opisie. Przebieram się już, bo zaraz będziemy wyjeżdżać i zobaczcie, jak fajnie jeszcze ten top wygląda ze spodniami. Na lato? Super. Czy na przykład do jakichś shortów? Szukamy precyzyjnych pędzli. Pierwszy raz taki termin słyszałem. Precyzyjny pędzel, a to się czymś różni w ogóle? 14, no taki... Ja takimi malowałem taki... w klasie plastycznej. Całe życie mi to opowiadasz, to powinieneś tego dzisiaj królika pomalować. Jest taki szczępiasty, a ja bym chciała tak ładnie taki z taką... Jaki jest? Taki jest? Jaki jest? Powtórz. Szczępiasty. Jaki? Szczępiasty. Jeszcze raz? Szczępiasty. Szczępiasty. A jaki? Moja nysanka. A jaki? Szczępiasty. Szczępiasty, dobra. Uwaga, szczelam. Czy są takie precyzyjne pędzle inne od tych, żeby bardziej ta końcówka była taka... Sklepa dla malarzy. Identiku. Za 15 razy tyle. Za 15 razy tyle. Bo a ja to jest taki... taka fachowa nazwa? Pędzel precyzyjny? No, można tak nazwać. No tutaj te elementy zielone będą pokryte no właśnie srebrnym czy złotym? A reszta jak będzie? Co jeszcze malujesz? Maluję te zielone elementy. Właśnie na srebrno, albo na pewno mam białą farbę. Białą farbę. On będzie biało, niebiesko, fioletowo. Jaki? Srebrny czy złoty? Chyba srebro do naszego domu, co? Srebrny. Srebro. Dużo jest tego tutaj. No nie wiem, że coś takiego jest, nie? Musiałem się aż zatrzymać, ponieważ moja żona zapytała mnie, jak otworzy tą puszkę. Ja spytałem, jak to jak? No normalnie podważasz nożykiem i otwierasz. Antonie, trzeba jakiegoś otwieracza. Angelika, do konserwy. Angelika myślała, że puszkę farby otwiera się po prostu jak konserwę, tak? No bo to jest metalowa puszka, więc może trzeba taki mieć ten właśnie otwieracz, żeby tak... Taki do konserw rybnych na przykład? No jak chcesz otworzyć taką rybę, taką puszkę? Potrzymaj. No chociaż nie muszę będziesz otwierać tą farbę tutaj w samochodzie. Chcę ci tylko zaprezentować. No i jak? I to masz? Jest spód gamonią. No to obojętne, taki sam. Pyk i tylko... Rozumiesz? To nawet nie jest taka puszka metalowa jak od konserwy. Ale tak by było, nie ma żadnej, nie ma puszki farby na otwieracz. Po co? Po co ludzie by musieli kupować otwieracz, żeby otworzyć puszkę? Żeby pieniądze kolejne zarobić na otwieraczach do puszek. Biznesowe podejście. Masz funkcyjki, pokaż lewy. On jest taki wątły, taki kolor ma? Co to znaczy wątły? No taki złoto-miedziany? No. Tak. A srebrne też masz, nie? Srebrne że to się wybarwiły, te srebrne. Wątłe kolczyki mam, słuchajcie. Miałaś mnie o coś jeszcze zapytać? No właśnie nie pamiętam. O coś, jak wyjeżdżaliśmy. Którego dnia mam imieniny? Ty? I o to chciałaś mnie zapytać? Nie, no. Nie, ale nie pamiętam o co, więc jedźmy. A ja którego? 23 kwietnia. Nie. Maja? Nie. Kwietnia? Nie. Ale kwietnia? Nadal nie. Czy może kwiecień? Kwiecień, no. 20. Pierwszy. Trzeci.
18? 17? 19? Który? Dałeś 3 podejścia. 21. Jak w Azji Express. 22. Tak. Powiedziałam pierwszym razem 22! Dobrze, a którym? Dobrze, masz to nagrane. 23 kwietnia. 23, 21 cały czas powtarzałaś. 22 ja mijał. Kupiłam, słuchajcie, taką specjalną folię malarską, żeby tą taskę wymalować i tego królika, bo boję się, że gdzieś mi farba kapnie, a z moim szczęściem to na pewno. Oh yeah, ale będę miała studio. Kupiłam też taką specjalną taśmę, żeby zabezpieczyć tego królika. Ale czy ja dam radę nawet to obwinąć? To sprawdźmy, czy to tak faktycznie łatwo się otwiera. Och ty. Luka miał rację. Wystarczy nożyk. Jedziemy. Dobra, idzie jakoś. O kurde, o kurde, jak ładnie, jak dokładnie. Zobacz, kropka od kwiatka biała. Mi się w ogóle ta żółć nie podoba, więc jak? Przepięknie, naprawdę, jestem zdziwiony. W sensie, że tak dokładnie, no bo to trudne jest bardzo. Bardzo, no. Czasem bardzo ładnie. Przyszedł. Wiesz, dlaczego jestem zdziwiony? W sensie, że prawie nie zauważyłem, co zrobiłaś. No tak jest to, wiesz, profesjonalnie zrobione. I teraz zobacz, może tutaj tą białą kropeczkę. And we reach a point we can't rewind. Tutaj, kochanie, tego kwiatuszka jak chcesz, tylko delikatnie po białym, okej? Okay? O, żebyś po niebieskim nie pojechała. Ale super robisz. Co cię tak nauczył? Tam, mama. No, chciała tata powiedzieć. No właśnie, chciałam powiedzieć, że widać, że córka malarza z klasy plastycznej. Brawo, już. Super, pięknie. Córciu, ale jesteś zdolna. Ale dumna jesteś. O, ja, patrz. Co to od razu do taty przyszłaś? Radość. Super robota, jesteś artystką. Brawo, jaki ty pomocnik jesteś, super. Super, dziękuję. Tadam! I jak zmiana? No przepięknie, naprawdę. Myślałam, żeby zostawić tego kwiatka różowego, ale bardziej mi się podoba, jak on jest taki... Piękny, taki pastelowy w ogóle wyszedł cały, bez tej zieleni. Tacka jeszcze się suszy. Dobra. No kurde. Dobra, jestem. Przecudowna. W renowacjach. Listki przemalowane, tutaj te końcówki buta na srebrno też przemalowane, pasek też jest przemalowany, chociaż no, tego nie będzie widać. Ale różnica jest w ogóle, co? W czystości. Tak? Ten jest taki zakocmolony, tak? No. No, to i prawda. Tego chyba do wanny umyć szczotką. Którego? No, brudnego. No, myślałem, że ten coś jak to ty po sklepie czasami lubisz. Tell me what choice I have now. I just wanna get it right with you. But if we try to talk about it, our history says we'll just argue. And I know you're gonna act a fool. And then no one could tell the difference. O, pięknie! Teraz które przyklejam? Może to malutkie, co? To ja zrobiłam. No ty zrobiłaś, pokażemy później tacie? Kupiłam te naklejki, słuchajcie, wczoraj w Carrefourze. One leżały sobie przy kasie i one są na tapety, ale też na okna. Fajne. Jak byłam mała, to takie rzeczy zawsze robiłam. Ostatnio pokazuję wam to moje różne kule i wieczorne kąpiele i bardzo wam się to podoba. Nie wiem, czy podoba, bo nikt nie pisał, ale zakładam, że się podoba. Trochę tych kul sobie ostatnio z Włoch przywiozłam i też później w złotych tarasach kupiłam. Pokażę wam, jakie mam. Mam taką czarną różę, mam tego drugiego Marsjanina, ale to jest Luki, ten pięta, widzę. Mam taką zieloną, mam też taką podobno fajną, delikatną, różaną, serduszko. Teraz uważam dwie chyba najfajniejsze. Ta kula jest lawendowa, podobno bardzo fajna na sen.
i ją wrzucamy tak o do wody, bo w środku jest pełno kwiatów, więc te kwiaty później są w tym woreczku, a kula się rozpuszcza. No ciekawe to jest bardzo. Bardzo ładnie pachnie też lawendą. I tutaj, jak już jesteśmy w klimacie wielkanocnym, to kupiłam ostatnio taki jajko. I najchętniej dzisiaj bym je zużyła, ale może jeszcze chwilę poczekam. Zobaczcie na te kryształki. I powiem wam, że chyba trzeba te kule przedzielać na pół, bo ja mam bardzo dużą wannę, a ostatnio poczułam, że mnie coś ciało swędziało i chyba po prostu za dużo tego było. Więc jak będę to jajko wrzucać, to na pewno przedzielę na pół. I też mam, szczerze mówiąc, taką zagwozdkę, bo kurczę, te kule naprawdę nie należą do najtańszych. Jedna kula kosztuje mniej więcej od 30, bodajże do 40, nawet do 50 zł, także to jest bardzo sporo jak na jedną kąpiel. Powiem wam, że raz mi z tego lasza się trafi taka kula, że pięknie pachnie, raz mi się trafi, że w ogóle nie pachnie, a jest kolorowa woda. Nie ma na przykład tego efektu takiego nawilżenia, więc szczerze mówiąc, jest to popularna marka, więc od razu chcę się bardziej kupić, ale czy to jest warte tej ceny? Nie wiem, muszę się jeszcze przekonać, bo takie mam mieszane odczucia co do tego. To wielkanocne jajo jeszcze sobie zostawię i chyba użyjemy tą czarną różę. Jestem przygotowana. O Jezu, co za okropny dźwięk. Dobra, to nie jest takie proste. Tego się chyba po prostu nie przedziela, tylko trzeba wrzucić całą. No, trudno. No kolor póki co jest fajny, taki fioletowo-zielono-czarny. Czy pachnie? Czuję świeczkę moją póki co. Na pewno już wiem, że nie można trzymać kuli w ręce pod wodą. Tylko trzeba ją puścić wolno, bo niestety, ale to się nie chce w ogóle zmyć. Może zaraz zmytłem się zmyję. No spójrzcie tylko na to. Takiej kuli jeszcze nie miałam. To mi się tak kojarzy trochę z filmem Wednesday. Nie wiem dlaczego. Taka mroczna kąpiel, czarna woda i ta biała tutaj taka piana. No czad. Pachnie też fajnie, tak delikatnie. Różą i czymś jeszcze. No naprawdę, aż się miło zaskoczyłam. Widzieliście kiedyś taką czarną wodę? Po płynie albo po kuli? Bo ja nigdy. Fajna? Super. Jak film Wednesday, tak mi się kojarzy. No, albo pod mroczne. Fajna, co? Jakoś tam taka rejka truposza wychodzi z niej. Moja, fioletowa. Rozstawiłam przy telewizorze te lampiony i powiem wam, że zdecydowanie lepiej to wygląda. Bardziej mi się podobają niż tamte. I miałam teraz zabrać się za dekorowanie, ale jest już 23, więc chyba sobie odpuszczę. I zacznę jutro z nowym dniem, także mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że troszeczkę odpoczęliście oglądając tego vloga. Fajnie się wnosiło śmieci? Super. I widzimy się już w jutrzejszym vlogu. Jutro będę dekorować całe mieszkanie. Czas antenowy dla mnie. Na Wielkanoc. Podajcie. Pa, dobranoc.